Bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku trochę wam pokażę, jak tam rosną kurczaki. Trochę królików pobędziemy. Pokażę wam, co słychać u przypiórek. Ale na samym wstępie chciałem wam powiedzieć, że już dzisiaj jest 6 jajek. Więc fajnie, jest godzina 15. Ja odcinki nagrywam w tym dniu, w którym je dodaję. Odcinek się pojawi, tak myślę, około godzinki 19-20. Zobaczymy, jak się wyślę. Na odcinku ziewasz? Zero kultura, zero kultury. Jak mogliście zauważyć na mojej grupie na Facebooku Uszata Bandy Jakuba, możecie tam sobie wbić. Macie link w opisie, a jak link nie działa, no to wpiszcie sobie wyszukiwarkę Facebooka i tam was przekieruję. Zważyłem wszystkie moje króliki. I te belgi macie zdjęcie na grupie. Jesteście ciekawi, możecie sobie wejść i zobaczyć. A ta pani mieszańca waży 4,5 kg. Ta pani termonska waży 5 kg równe. Tutaj młody waży od niej, nie wiem, czy 2200, bodajże od niej waży 2200. A tu ważył jeden młody 2,5 kg. Więc możliwe, że nam ta sztuka była trochę mniejsza od urodzenia. Wszystko jest możliwe. Ale tak sobie jeszcze już powinniśmy ją ocenić, bo już minęły 3 miesiące. Dokładniej miną 3 miesiące 1 lutego, tak. Więc wtedy sobie odsadzimy to jeszcze młode tutaj. No takie młode, bo już są 3 miesięczne, więc takie młode już nie są. No. Jutro jadę po nowe nabytki, jak wiecie. Nowe nabytki pewnie się pojawią w przyszłym tygodniu, bo ja tak nie nagrywam nabytków od razu, jak przywiozę, tylko jak się tak zaklimatyzują u mnie, wtedy dopiero odcinek mam jakiś fajny wrzucę, ciekawy. No. Tutaj sobie kaczuchy też ładnie pływają. O. Już tutaj kopulacja kaczek jest na poziomie seksuologii. Na wysokim poziomie. A już kaczorek bardzo ładnie, chętnie depcze kaczuszkę. O, a jak się mój płotek sprawuje, zobaczcie. Żadne mrozy go nie rozszarpały, kurde. Pół godzinki roboty, a jaki ładny płotek. Pomalować go i... Pan gitara. No. Też mam taki plan. Albo wolierę postawić tam, koło wybiegu dla kur, albo w tym miejscu postawić wolierę. I tak myślałem, że wolierkę postawić, wiecie jak? Na przykład od tego miejsca, od połowy tej płyty do końca tam. Tutaj pociągnąć siateczkę, tu siateczkę, gruz wywalić bardziej w tą, na tą kupę, żeby tutaj miał miejsce ładnie. I tu bym sobie ładnie wylał pod tym płotem trochę betonem, bo jak wiemy, może przyjść jakoś nam istota zwierzęca, której nie chcemy. No, tutaj mój kompost, który trochę nawaliły gnojem kurki. Tam jest mój czosnek, ciekawe czy z niego będzie, czy nie. Się okaże wszystko. No, albo wolierkę postawić w tym miejscu. Jak wiecie, no wolierkę postawić o do tego miejsca 2 metry, tak. I 4 metry jest do płotu, więc taka byłaby też fajna. Ale tu już bym na przykład wolierek dalej nie mógł kłaść, więc wolałbym wolierki mieć tam. I na przykład z czasem takie sobie wolierki pociągnąć po całej długości od tego płotu do tej siatki. Tu może weszłoby takie raz, dwa, trzy, cztery, sześć, jakiś ładny wolier. 2 metry na 4 może, no na 4 byłoby minimum. No bo jak robić, to robić już porządnie. Trochę deszczyk u mnie pada. A ja teraz sobie przypomniałem, że zapomniałem wziąć dla kurek owierek od ziemniaków. Więc idę zabrać i za chwilkę się widzimy ponownie. Dawać felajna, wchodzimy, dali.
Lecimy z tym goksem. Wszystko? Wszystko wlazło. Dobrze. Obiad do kolacji, proszę bardzo. Wchodzą obierki od ziemniaków, pszenica i śrutek kukurydziana. Ewentualnie czasami podaję trochę jeszcze odrobów pszennych. Widać, że to bardzo smakuje, więc nie chcę jedzą. Jak macie obierki, możecie dawać właśnie kurkom, ale tylko i wyłącznie ugotowane. Jeszcze wam pokażę, co tu słuchaj u tej właśnie młodzieży. O. Już się mają nieco lepiej niż miały. Jeszcze jak nie kichają. No najbardziej to taki kichała ta kuchinka też. Bo arałka ma prawie w ogóle, ale delikatnie coś tam posmarkiwała. Trochę im też dają, to coś tam jedzą. No. Tak myślę, że tak maksymalnie tydzień i nie wypuścimy stąd. Tu wam wodę zmienimy. O. O, tak. Ale nie możesz wychodzić, spokojnie, nie możesz wychodzić. O. No i trochę wyjemy z zakwaszaczem. A tu kaczuszy, to chodźcie kaczuszy, chodźcie no, chodźcie. Chodźcie też na obiad. Też się jeszcze załapiecie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Też się załapiecie, chodźcie no. Już nie wyzywa, idź. Nie wyzywaj, tylko idź jest. Pięknie, o kurde kaczka. Wyszła z sprawy, dali. A może się tam biła też z kaczorem. Może tępkowo bijają już. Muszę im opukać trochę tam. Tu mam gdzieś buteleczkę z wodą, bo to mam zakwaszacz. No. Lokowanie produktu to podstawa, pamiętajcie. Kurde, kurde, spokojnie, dla każdego coś dobrego się znajdzie. Nie bądźcie takie tacy zachłanni, naprawdę. O, cyk. Już. Wleję wam wodę za kwaszaczem, a co wam? Nie zaszkodzi, nie? Macie. Pijcie z tego wszyscy. A, te dzióbki myją, kurde. Już widzę. A fajne stworzenie jest, opowiem. Jakie inteligentne. Kurde, chyba gówno widzicie, co? O. To trzeba by wam też trochę posprzątać. Ale to jeszcze. Dobra, bo się nie krępujcie przy kamerze, tylko jedzcie. Kurde, zjebać. Świrują. Powiem wam, że taki wiaderko, czyli półtora karmidła tego, wystarcza u mnie. O, tam jeszcze jedna kura chodzi. Dobra. Wystarcza u mnie na około tydzień. Tak, maksymalnie tydzień. Więc jak na 9 kur dorosłych, no to nie jest źle. Ważne, że się ładnie niosą, bo teraz dzisiaj było 6, chociaż wczoraj były tylko 2 jajka, więc tak co drugi dzień ładnie się noszą, ale i tak jestem zadowolony, jak na taką pogodę, na kurnik nieocieplony i tak dają z siebie 100% widzę. No. No kurde, pewne łysianka nie mają. Tam to co się ma najwięcej żrą, wam powiem. Kurde. A to jest takie fajne, dłuższe sianko, nie wiem, co się nazywa.
takie dłuższe i bardziej świeższe, bo jednak pachnie aż. Kurde, aż się do wiosny wraca, do lata. Się położyć w sianku i wspominać te czasy upalnych lat. 30 stopni, a nie minus 20. Ale już. Poczekajmy, że 2 miesiące i będzie cieplej. Już w marcu zaczniemy robić rozsady. Więc to już nam wtedy zleci. Będzie co robić. Więc tylko i wtedy będzie z górki. Proszę. O, gałązki jak ładnie opierdzieliły, zobaczcie. O kurde. Takie do akwarium gałązki. I na kompost. Jeszcze tego nie zrobił. Kurde, czasu nie ma. A powiedzcie mi, jak u was pogoda? No zobaczcie, jak u mnie. Trochę śniegu, jak tu widać na załączonym obrazku. Teraz pada akurat śnieg z deszczem. Ma niby padać deszcz, śnieg od jutra, tak porządnie, no ale czekamy ciągle na ten śnieg, czekamy, bo tamten śnieg trochę tak szybko nam znikł. A wypiszcie w komentarzu, jak tam u was zima. Wysyłajcie na grupkę, jak tam u was wygląda ta pogoda, ile u was śniegu jest. Zobaczymy te przepiórki, te brudasy, że nieładnie powiem. O, jak raz, zobaczcie, brudasy. A kurde, koguty się tu gryzą. Gdzie tu się trzalisz, co? Nie wylecisz to? O, wam muszę wymienić. Wyczyścić, bo to brudasy są takie, że... Powiem, że to są największe brudasy, nie znam gorsze, prawda. Jeszcze, a już nie macie jedzonka, trzeba też wam dać. W skład mojej paszy dla przepiórek wchodzi pasza dla przepiórek, dla nioski, pszenica i śruta. Więc ja muszę pójść po tą, po paszę, a to już nie przy was, bo się nie wyrobię z jedną ręką. No. No tu muszę umyć wam poidełko, felek. Ale słychać koguty. Kurde też. Śpiewają ładnie. Ej, bo odleci z mi, kurde, samolot. Helikopter. Kurde, dbać. Muszę je przenieść do tej klatki niżej. Ale to nie teraz, bo jeszcze teraz mrozy odpowiadają, więc lepiej niech dalej siedzą. A tam kurde, zaparowało wam. Ach ty kurde, wentylacji nie ma. Nie, no do góry macie. Maciekowska. Ciekaw wszystkich działacz. Ety. Jutro dwa kogutki są pojadą, no prawdopodobnie. Kurde, ten i ten chyba. Tak, ten i ten, no. Tak mi się. Tak, no. Ten i ten, te dwa właśnie. No, wyjadą stąd. No. A my się widzimy już za chwilkę u naszych kurczaczków. Dobra, kochani, my się widzimy u naszych kurczaków. Zobaczcie, mają nową lampkę, zakupiłem wczoraj za Allegro za 25 zł, typowa kwoka, 100 W, bardzo dobrze grzeje. Już tutaj przez całą noc tak chodzi, więc się nie zapaliła ta płyta dzieląca przepiórki od wiosek, więc jest dobrze. No, zobaczcie, jak ładnie rosną. Ja ją tak zmieniam po idełku raz. Muszę w ogóle trochę dełko wyczyścić. To poidełko litera jest tutaj, chwilkę pójdzie tam. Nie, tak nie zabrany, bo przy pierwszych moich pisklakach takim właśnie sposobem, że położyłem poidło tak, bez sprawdzenia, czy jest tam jakiś kurczak. Jednego kurczaka zadusiło mnie niestety, więc już tak nie zrobię. Bardzo ładnie rosną. Obecnie jest 29 przepiórek. Tam ich jedna odpadła wczoraj. Dwie odpadły mi ogólnie. Od dnia z odcinkiem, do którego zapraszam. Link macie też w karcie do góry. O, tu właśnie. Tu, o, tu macie link.
Zobaczcie, jakie ładne kuraki. O, ty nie bój się, nic ci pan nie zrobił, bo tyle cię karmię, to co ty chcesz. Ale stój ładnie, grzecznie. Stój grzecznie. O, zobaczcie. Taka piękna kurka, z tą kogucie kleszerzowa kurka. Już dostaną ładnie ogonki, zobaczcie. No ładna kureczka, no tak. Już, takie skrzydełko, zobaczcie. Miodzio. Może miksik? Chodź ten miksik. Ty jesteś ładny. Każdy jest ładny. O, zobaczcie, miks z zielonymi nogami będzie. To będzie chyba kurka jarzębiata, mi się wydaje. Tak widzę po skrzydełka, ale nie jestem w końcu pekło. Kurczę, poleciał. O, ten poleciał, nic się nie stało. Nie, dobrze, a pokażemy tego drugiego miksika. Chodź. Ten ma też ładne nóżki zielone, zobaczcie. O, też ma skrzydełko, on będzie też chyba jakby... Kurczę, nie wiem, no. O, on jest właśnie po kurce tej rudej. Bo właśnie jeszcze ciepłe jajko od niej wybrałem, więc... Widzę, że ma takie tutaj przebrwienie rudego, ale zobaczymy, co z tego fajnego wyjdzie na nim. No pewnie te miksiki pójdą do babci, bo babcia chciała kilka niosek, więc damy jej. No, bardzo ładnie. Ładnie rosną, mają dzisiaj już 6 albo 8 dni, bo jest tam przedział, ten ma chyba bodajże 7, bo jest przedział właśnie wiekowy, 3-4 dni, bo się nierówno kluły. O, zobaczcie. Piękne, piękne, piękne. Nie będę wam pokazywać przepiórek, bo one tutaj po prostu są szalone. Szalone dziewczyny. Oby dziewczyny. Ale możecie zobaczyć, są takie mniejsze sztuki, które się właśnie wykryły w ostatnich dniach. O, będziemy się porównać. Mało jest właśnie czerwone, na czerwone mniej więcej zagrywało, ale to nic. Jest od kolegi, kupię albo sadko lęgowe już, albo sobie kupię jajeczko od niego. Zobaczymy, co mi sprzeda. No. Muszę dać zwierzątka, to jest sypność. To mają takie od twaroga sernikowego, twaróg sernikowy się przeją. No. Dzisiaj albo jutro, jeśli im ugotuję jajeczko, dostanie każdy po jednym jajku. Zobaczymy, jak będzie im tam spróbować. Ale wysypały jedzenia. O nie, nie, moi drodzy. Nie będziemy tak mordować. Zobaczcie, że wysypały się. Widzicie? A tak. Może tam, bo tutaj chodzą. Ale już się, zobaczcie, ile wysypały. No kurczę. O. Chyba trzeba wam to kamidełko tutaj przerobić. No. A chyba w tym odcinku byłoby to na tyle. Pamiętajcie o łapce w górze. O subskrypcji. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.